Jestem sobie już, słuchajcie, na stanowisku. Gucio jest na oknie, Maja śpi. Jesteśmy wszyscy, że tak powiem... Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, słychać, dobra. Jesteśmy wszyscy pełni życia do życia, że tak powiem. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Nagrywam ten film, żeby rozwiać pewne wątpliwości wśród tych, którzy uważają, że siostra Łucja jest podmieniona, że doszło do podmiany siostry Łucji, których nie przekonał ten główny argument, że skoro są tacy, którzy mają dowody na to, że siostra Łucja została podmieniona, to dlaczego nie zgłosili tego do tej pory do prokuratury, do kongregacji i nie wysłali do osoby, która zajmuje się procesem beatyfikacyjnym siostry Łucji? To jest najważniejszy argument. Skoro ci ludzie nie pokusili się o to, aby wyjaśnić tę sprawę do końca, gdyby im zależało rzeczywiście na owej, w cudzysłowie, prawdzie, mówię świadomie prawdzie, czyli po prostu kłamstwie, za którym stają i które rozpowszechniają, to rzeczywiście chcieliby tę sprawę doprowadzić do końca, ale nadal nie została ta sprawa, czyli domniemana podmiana siostry Łucji, zgłoszona ani do prokuratury, ani do kongregacji, ani do postulatorki, już niedługo inspe błogosławionej siostry Łucji. Ktoś mi powiedział, no tak, bo ty cytowałeś księdza, tam w ogóle pojawiło się bardzo dużo komentarzy, też takich komentarzy ad personam wobec mnie, takich no, oczywiście mnie to jakoś specjalnie nie rusza, bo najczęściej, powiem szczerze, jestem obrażany i w ogóle Kościół katolicki widzę, z tego co widzę, z tego co obserwuję, najczęściej jest teraz obrażany ze strony tak zwanych tradycjonalistów, teraz już dodaję tak zwanych, ponieważ są to tradycjonaliści, którzy odrzucają część nauki Kościoła katolickiego i mają jakby swoją tradycję, to znaczy no jakiś zbiór, prawda, jakieś wycinki tradycji, że tak powiem z tradycji. Ktoś mówi, słuchaj, powinieneś chociaż powiedzieć, kto stoi za słowami, na które się powołujesz, a są to słowa, i wam teraz jeszcze raz je zacytuję. Słowa księdza, którego wam cytowałem w poprzednim materiale. Sensacja się najlepiej sprzedaje. To jest komentarz do tego, czy siostra Łucja została podmieniona. Niech zatem zgłoszą do kongregacji, gdyż beatyfikowana będzie inna osoba, i do prokuratury, gdyż zaginęła osoba i nikt jej nie szuka. I dalej, warto pamiętać, że przy każdej beatyfikacji jest ekshumacja ciała i jego identyfikacja. Potwierdzenie jest jednym z warunków procesu beatyfikacyjnego. Dziś dodam, są to słowa dyrektora sekretariatu fatimskiego, księdza doktora Krzysztofa Czapli. Odsyłam was do sekretariatufatimskiego.pl, sekretariatfatimski.pl. To jest jakby jedna sprawa. Aha, bo w ogóle nadal jest wprowadzenie, to przepraszam, robimy intro i ciąg dalszy po intro. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy materiał. Sprawa kolejna. Ostatnio, nieprzypadkowo, no bo nie wierzę w przypadki, toczyłem rozmowy z kapłanami pracującymi przy Episkopacie Polski. Na przykład jeden z kapłanów opowiedział mi taką historię. Nie będę cytował, jaki to jest kapłan, ponieważ nie pytałem go, czy mogę powołać się na niego z imienia i nazwiska, ale to jest mniej ważne. Pracuję przy Episkopacie Polski w pewnej komisji i powiedział mi coś takiego. Przemek, ostatnio jechałem na pielgrzymkę z pielgrzymami. Nie będę mówił do jakiego sanktuarium, czy to sanktuarium w Polsce, czy może poza Polską. I ów ksiądz opowiada, głosiłem konferencję dotyczącą m.in. sakramentów świętych, opartą na Słowie Bożym, na ojcach Kościoła. I nagle słyszę, jak już zakończyłem, ten ksiądz wyznaje, słyszę z końca autobusu szmery, jakaś taka głośniejsza rozmowa. Przedstawicielka tych osób, że tak powiem, tam z tyłu szmerających, prawda, rozprawiających w autokarze, najwidoczniej na temat owej konferencji, którą ów ksiądz wygłosił, wydelegowana, tak się wydawało, przez pozostałych, przychodzi do księdza i mówi, proszę księdza, przepraszam, ale ksiądz XYZ mówił nam zupełnie co innego. Ksiądz XYZ, wiem, o którego księdza chodzi. Chodzi o pewnego księdza zawieszonego. Pozwólcie, że nie będę cytował księży zawieszonych, że nie będę, że tak powiem, reklamował kapłanów, którzy okazali Kościołowi nieposłuszeństwo i którzy podeptali swoje śluby posłuszeństwa. Natomiast owi ludzie mówią, ów ksiądz mówił nam zupełnie co innego. No to mój znajomy ksiądz, ten pracujący przy Episkopacie Polskim mówi, no tak, ale nauka Kościoła jest zupełnie inna. Nie, tamten ksiądz mówił nam zupełnie coś innego. I ten ksiądz konkludując dodaje, wielu katolików jest niestety ofiarami braku katechezy dla dorosłych, to znaczy kupujemy każdą sensację, kupujemy w znaczeniu, przyjmujemy do siebie każdą sensację duchową, wierzymy w każde kłamstwo, w każdą manipulację. I teraz przechodząc z tego wątku do kolejnego wątku, bo najlepsze zostawiłem na koniec, bo zaraz będą twarde dowody na to, że siostra Łucja nie została podmieniona. I to już nie ja te dowody będę przytaczał, będziemy dzisiaj mieli, że tak powiem, wirtualnego gościa na naszym kanale. Natomiast gdzieś tu mam taką fajną książeczkę, gdzie ja ją mam, chłopie, no taki masz tutaj, gdzie mam tę książeczkę, o tu, dobra, już jest wszystko wyjaśnione. Aha, bo jeszcze zanim o tym, jeszcze wcześniej rozmawiałem z pewnym księdzem, profesorem, który jest wykładowcą teologii fundamentalnej. Pewnie niewielu z Was wie, że teologia dzieli się na teologię fundamentalną, teologię dogmatyczną, moralną i tak dalej, mniejsza z tym. Akurat ów kapłan jest profesorem teologii fundamentalnej i pytam go, księże, profesorze, proszę mi powiedzieć, jak rozmawiać z osobami, które odrzucają naukę Kościoła katolickiego, powołując się na fałszywe objawienia, objawienia prywatne. I on mówi coś takiego, w teologii fundamentalnej, czyli w nauce Kościoła katolickiego mówimy o tak zwanym trójstopniowym procesie weryfikacji wiarygodności osób, które chcą przemawiać w imieniu Kościoła. Ta trójstopniowa weryfikacja dotyczy na przykład kapłanów, gdzie taki kapłan najpierw jest przygotowywany w seminarium. To jest ten pierwszy, można powiedzieć, etap bardzo podstawowy. Drugim etapem są już święcenia diakonatu, czyli to już jest jakby okazanie przez Kościół owemu diakonowi zaufania i zweryfikowanie go w pewnej mierze, że może głosić Chrystusa, że może głosić Ewangelię, że może, mówiąc krótko, występować niejako w imieniu samego Chrystusa. I trzeci etap są to święcenia prezbiteratu. Oczywiście zdarzają się kapłani, którzy przejdą ten trójstopniowy proces weryfikacji wiarygodności i gdzieś tam właśnie już po tym trzecim stopniu, kiedy już są kapłanami, kiedy otrzymali sakrament kapłaństwa, głoszą treści niezgodne zarówno ze Słowem Bożym, jak i z nauką Kościoła katolickiego. Natomiast i ten ksiądz wyjaśnia mi dalej. Podkreślam, jest to profesor teologii fundamentalnej, który zajmuje się i został dopuszczony przez biskupa, żeby ten urząd sprawować, edukacją kleryków, czyli przyszłych kapłanów. Ktoś tu powie, no tak, ale biskup mason. Taki argument jest kompletnie nietrafiony, ponieważ to biskup będzie odpowiadał za to, czy jest masonem, czy nie, a kapłan odpowiada za to, czy jest wierny ślubom posłuszeństwa, czy nie. Ale zostawmy ten temat jakby na boku. I ów ksiądz profesor dodaje coś takiego. Jeżeli chcemy zbadać wiarygodność osoby, która stawia siebie jako tę wypowiadającą się w imieniu Kościoła, czy też stającą w obronie nauki Kościoła katolickiego, to spytajmy i mówi, to jest ta weryfikacja, którą podsuwa nam Pismo Święte. Spytajmy, kto za nią stoi. Jakie struktury, jaka wspólnota. Nie będę tego dalej rozwijał. Myślę, że dla, że tak powiem, kumatych będzie to jakby jawne wskazanie, że no właśnie. Kto za nimi stoi? Kto za nimi stoi? Czy Kościół katolicki, czy ewentualnie jakaś wspólnota, która po prostu wybrała sobie część nauki Kościoła katolickiego i głosi po prostu własne, że tak powiem, widzimisię. Kolejna sprawa. Trzeci jakby taki punkt, który ów ksiądz profesor teologii fundamentalnej mi podał. Jeśli ktoś bardziej wierzy filmom z YouTube'a, które negują nauczanie Kościoła katolickiego niż samemu Kościołowi, to znaczy, że coś z jego wiarą jest nie tak. Już nie chciałem więcej dopytywać, bo szanuję czas owego księdza. Spytałem go o ten czy inny temat na YouTube, on powiedział, że absolutnie nie ogląda, no bo ma inne ważniejsze sprawy do roboty, że tak powiem. Co łączy tych wszystkich, którzy odrzucają część nauki Kościoła katolickiego, którzy stawiają siebie wyżej, ponad decyzję Watykanu? Najczęściej charakteryzuje ich gnoza i fideizm. To znaczy, gnoza. Czym jest gnoza? Gnoza jest posiadaniem tzw. tajemnej wiedzy z języka greckiego gnosis, czyli wiedza. Uważają, że są w posiadaniu tajemnej wiedzy i teraz podzielą się z nami tą wiedzą, albo też nie, ale wiedzą coś, czego większość nie wie, a na pewno nie wie tego Watykan. Gnoza. To jest sekciarskie. Sekciarskie w znaczeniu źródłosłowia tego terminu, czyli seko odcinam. Owe sekciarstwo polega na byciu odciętym od prawdy. Gnoza, czyli głoszenie tajemnej wiedzy, prawda, niedostępnej dla nikogo, czy interpretowanie słów Chrystusa, poszukując w nich jakiegoś tajemnego kodu. Nie, nie ma czegoś takiego. Współczesna egzegeza, która oparta jest na ojcach Kościoła, posługuje się metodą historyczno-krytyczną. I ktoś powie, a Sobór Watykański II ją wprowadził, odrzucamy. Jeżeli ktoś odrzuca Sobór Watykański II, no to znaczy, że odrzuca część nauki Kościoła katolickiego, czyli rozumiem, że wie lepiej niż wiedział Sobór, wie lepiej niż wiedział papież i być może sam jest, że tak powiem, złośliwie, albo może i niezłośliwie, Duchem Świętym, to znaczy duchem, który chce Kościołem kierować. Ale zostawmy to. Gnoza. I drugi element, który łączy wszystkie te grupy, wspólnoty, nie wiem, bractwa, jak to nazwać, które odrzucają część nauki Kościoła katolickiego, na przykład odrzucają część nauki głoszonej przez Jana Pawła II, albo te środowiska również atakują dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. Tu jest kolejny temat, który mógłbym rozwijać, ale też to zostawię, bo dla tych, którzy prezentują myślenie sekciarskie, czyli odcięte od prawdy, nie ma przestrzeni, w której można z nimi rozmawiać i ich przekonać, ponieważ no właśnie, są gnostyczni, że tak powiem, to znaczy są zarażeni gnozą, uprawiają gnozę, czyli uważają, że są w posiadaniu tajemnej wiedzy. Drugi element, który ich charakteryzuje, to fideizm, to znaczy wiara bez rozumu, odrzucenie rozumu, czyli odrzucenie tego, o czym mówili ojcowie Kościoła, o czym mówili ojcowie pustyni, o czym mówił Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, wiara i rozum. Ale zostawmy to. Zostawmy to. Teraz może przejdę już po prostu do tego konkretnego naszego gościa, prawda, wirtualnego gościa, którego tutaj na kanał zapraszam, żeby wyjaśnił nam, czy rzeczywiście siostra Łucja została podmieniona. Posłuchajcie. Problem drugiej Łucji. W roku, według niektórych, w 57 została zabita. I podstawiono inną, która jest na usługach masonerii kościelnej, żeby Łucja mówiła to, co chce masoneria. Po pierwsze, jak można zamienić kogoś mieszkającego ze ścisłą klauzurą karmelitańską w Koimrze? Nie bardzo sobie wyobrażam. Tam żyło poza Łucją jeszcze kilkanaście innych sióstr, to co wszystkie przykupili, podmienili. Nie wiem, jak to można zrobić. Po drugie, dzienniczek siostry Łucji prowadzony od 1921 jest pisany tym samym charakterem pisma. Pytałem. Nie da się, żeby człowiek podstawiony pisał tak samo. Po trzecie, wiznerka koresponduje, spotyka się z przyjaciółmi, siostrami Doroteuszkami z poprzedniego zakonu, które ją znają, wspominają, opowiadają sobie różne historyjki, których ta domniewana fałszywa Łucja nie mogłaby znać. I po czwarte, ta niby prawdziwa, nieprawdziwa Łucja żyła w strasznym umartwieniu. Umarła ze sznurem pokutnym wokół bioder. Nie wydaje mi się, że jakiś as wywiadu chciałby przy okazji jeszcze tak bardzo pokutować. Dowodem poniekąd na to, nie poniekąd, dowodem na to, że jest nieprawdziwa, jest usępienie Łucji. Łucja, ta pierwsza, ma paskudne zęby. Nie muszę komentować. Łucja, ta druga, ma śliczne. Zapytajcie dentystów swoich, nie da się czegoś takiego zrobić, chyba że Łucja miałaby bardzo poważną operację szczęki i wszystkie zęby by jej wymieniono. I otóż, proszę Państwa, dokładnie tak było. W dzienniczku siostry Łucji mamy historię, że z chwilą, kiedy za chwilę miała się dowiedzieć, że dostała pozwolenie od Ojca Świętego, by zmienić zakon, pójść do klauzurowego klasztoru karmelitańskiego w Koimrze, miała tak straszliwe bóle zębów, że poszło do lekarza, a lekarz, mamy nawet jego imię, nazwisko, powiedział: nie ma wyjścia, proszę siostry, trzeba wszystkie zęby wyrwać. I ona przez kolejne tygodnie chodziła co kilka dni i wyrywano jej na żywca dwa kolejne zęby. Była strasznie obolała. Okazało się, że w połowie jej pobytu, w połowie jej kuracji musiała opuścić Tui, klasztor Doroteuszek, by pojechać do Koimbry, do sióstr karmelitanek z wywoływaną połową zębów. I dowiedział się o tym doktor, nagle nie przyszła. I napisał do niej list, że jest gotów jej, tak jak było i w pierwszej części kuracji, wszystkie kolejne zęby wyrwać za darmo, gratis. Siostra Łucja powiedziała, że bardzo jest wdzięczna, przełożona się zgodziła, tylko niech przyjeżdża i wyrywa 3 na raz, żeby nie był tak często. Efekt końcowy zabiegów słynnego dentysty był taki. W końcu leczenie zostało zakończone i pasterka, nasza siostra Łucja, była nawet piękniejsza. Odpowiedź na pytanie o to, czy siostra Łucja jest ta sama, została w tym momencie udzielona. Tak, to jest ta sama. Na temat masonerii już nic nie powiem, poza tym, że w jedynym miejscu, na samym miejscu objawień, w Koweda Ilia, Matka Boża ma 5-ramienną gwiazdę. Wszędzie indziej ma 6 lub więcej, bo to jest, proszę Państwa, znak masoński. Tylko że to Matka Boża chciała, żeby ta 5-ramienna gwiazda tam była, bo siostra Łucja ujawniła rzeźbiarzowi, który rzeźbił tą figurę, dopytującemu się o szczegóły, że a jeszcze jedno bym zapomniała, jest 5-ramienna gwiazda na spodzie płaszcza, bo orędzie Matki Bożej ma dotrzeć, tak chce Matka Najświętsza, na wszystkie kontynenty, z wyjątkiem Antarktydy, tegoż z tego kontynentu, bo nie musimy nawracać pingwinów. No tyle powiem. Jak spojrzycie na jakiekolwiek figury, łącznie z pielgrzymującą figurą Matki Bożej Fatimskiej, ja mam trochę żal do Kościoła, że ustąpił przed ludźmi fanatycznymi i zastąpił to, co było integralnym elementem orędzia fatimskiego, nieprzypadkowego elementem, zastąpił czymś innym, jakimś substytutem, żeby nie budzić kontrowersji. A proszę Państwa, może oznacza to, że 5-ramienna gwiazda na dole płaszcza oznacza, że przyjdzie taki czas, że masonie będą lizali jej stopy. I stąd ta gwiazda jest i tak nisko. I że cały świat komunizmu, liberalizmu będzie musiał w godzinie triumfu paść do jej stóp i lizać jej stopy. I stąd ta gwiazda jest tak nisko. Interpretacji jest kilka poprawnych, ale my, proszę Państwa, jak widać, wolimy sensację i kontestację tego, co głosi Kościół. Dziękuję. Została nam minuta, żeby wyjść. Bóg zapłaci cierpliwość. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dodam jeszcze na koniec coś bardzo ważnego, o czym zapomniałem powiedzieć, bo też były takie zarzuty przechodzące w takie tony obraźliwe wobec mnie, ale okej, rozumiem. Jestem grzesznikiem i jestem człowiekiem, który jest wciąż w drodze do nieba. Mam nadzieję, że inspe trafię do nieba. Mówiące, że ale żeś ostrego języka używał, kłamczuszki. Mówiłem o tych ludziach, którzy twierdzą, że siostra Łucja, że ciało siostry Łucji, ciało siostry Łucji, w ogóle cała siostra Łucja została podmieniona. Określałem ich mianem kłamczuszków. Zrobiłem błąd, powinienem ich nazwać po prostu kłamcami. I mówię to teraz świadomie. Dlaczego? Ponieważ lepiej być kłamcą, który może się nawrócić, niż kimś, kto nieświadomie głosi kłamstwo. Kłamstwo ma to do siebie, że jest świadome i dobrowolne. Czyli jest grzechem śmiertelnym, można się z niego nawrócić, można się z niego wyspowiadać. I lepiej być kłamcą, który rzeczywiście świadomie, na przykład mając złą intencję, albo mając intencję taką, a mianowicie, żeby wskazać, że Kościół jest teraz kierowany przez masonerię, bo to masoneria podmieniła siostrę Łucję. Lepiej być kłamcą, niż... Używam oczywiście dużo łagodniejszego sformułowania kłamczuszkiem. Dzisiaj to zmieniam na kłamca, bo tak powinno to wybrzmieć. Lepiej być kłamcą, który może się nawrócić, niż kimś, kto żyje w diabelskich ciemnościach i nie widzi swojego kłamstwa, to znaczy nawet nie wie, że skłamał. Nie wiem, do której kategorii owi głoszący te teorie spiskowe oparte na gnozie dotyczące podmiany siostry Łucji należą. Natomiast z rzeczy bardziej przyjemnych... Wczoraj wstawiłem na Instastory i też na Facebooka fragment z takich codziennych rozważań, którymi się ostatnio posługuję i otrzymałem od Was mnóstwo pytań, skąd to są takie rozważania na każdy dzień. Maria mówi do Ciebie. Taka książeczka bardzo ładnie wydana, nawet z takim, wiecie, można sobie zaznaczyć. I serce Jezusa mówi do Twojego serca. Są to rozważania siostry Bożeny Marii Hanusiak, bardzo znanej siostry, na każdy dzień. Na przykład dzisiaj, 16 września, moje serce wypełnia miłosierna miłość wobec człowieka, którego upokorzył jego własny grzech. Zobaczcie, jakie to jest aktualne. Kocham Cię nie tylko wtedy, gdy dochowujesz mi wierności, ale także wtedy, gdy oddalasz się ode mnie. Moje serce płonie jeszcze większym ogniem miłości do ludzi, którzy popadają w niewolę złego. Naśladuj mnie, kochaj nie tylko ludzi Ci przyjaznych, lecz także wrogo usposobionych do Ciebie. Kochaj ich ze względu na mnie. O, to jest challenge. Miłość zawsze rozumie, usprawiedliwia, broni. Proszę bardzo, bardzo aktualne, powiem Wam szczerze, przemawia mocno do mojego serca. Niech prawem Twojego serca będzie miłość gotowa osłaniać miłosierdziem nawet nieprzyjaciela. Nie jest to ponad Twoje siły, moje dziecko, gdy jesteś złączony ze mną i czerpiesz miłość z mego serca. To jest na 16 września rozważanie z książeczki, która jest dostępna w sklepiku mocwsłabości.pl. Bardzo serdecznie Wam ją polecam, jak i również tę książkę, która także jest dostępna w sklepiku mocwsłabości.pl. I pozwólcie, że przeczytam słowa Maryi skierowane według tych rozważań do nas na dzisiaj. Lęk jest oznaką tego, że jeszcze nie dość doskonale mi ufasz, że jeszcze nie oddałeś mi wszystkiego. O, to jest mocno do mnie. Nie oskarżam Cię, moje dziecko, lecz pragnę Twojego pełnego zaufania. Wciąż walczę o Twoje serce, jestem dla Ciebie, aby Cię wspierać i prowadzić. Kocham Cię, współczuję Ci i Cię rozumiem. Leczę Twoją zranioną duszę, pragnę, abyś odpoczywał przy mnie, odnajdując poczucie bezpieczeństwa. I tu zawsze mamy fragment z Pisma Świętego, fragment z Psalmu 18. On wyciąga rękę z wysoka i chwyta mnie. Lęk jest oznaką tego, że jeszcze nie dość doskonale mi ufasz. Powiem szczerze, że miałem bardzo dużo obaw, czy nagrywać drugą część tego materiału, za który zostałem bardzo mocno zhejtowany, prawda? Najczęściej przez ludzi, którzy chwalili się tym, że popierają tych, którzy odrzucają część nauki Kościoła katolickiego. Kiedy rozmawiałem z owymi księżmi, których Wam tu cytowałem, a szczególnie z kapłanem pracującym w jednej z komisji przy Episkopacie Polski, powiedział: Przemek, po prostu ich nie przekonasz, oni są ofiarami braku katechezy dla dorosłych i uwierzą we wszystko. I przepraszam, że tak mówię, ale to jest też cytat. A zatem, żeby może dać się też prowadzić na co dzień Pismu Świętemu, to polecam Wam te dwie książki. A pytaliście, skąd je mam i skąd cytat, no to Wam mówię, to właśnie z tych książeczek. One są dostępne w sklepiku mocwsłabości.pl. Na dziś to wszystko. Miałem kompletnie co innego nagrać. Mam taki materiał przygotowany, znaczy muszę przygotować, o tym, co Jezus widział z krzyża. Niesamowite rozważania pewnego dominikanina, już nieżyjącego francuskiego dominikanina. No ale musiałem to odłożyć, ponieważ, ach właśnie, ten fragment, który słyszeliście, pana doktora Wincentego Łaszewskiego, podesłała mi pewna pani, która ogląda kanał Moc w Słabości. I ja ten materiał rzeczywiście kilka lat temu oglądałem, ale nawet, słuchajcie, nie zwróciłem uwagi na to, że ktoś, że takie bajdy, bzdury, takie, powiedzmy tak łagodnie, kłamstewka mogą również i dziś być powtarzane na temat tego, że siostra Łucja została podmieniona. Jak wiecie, bo usłyszeliście to, siostra Łucja nie została podmieniona. Te wszystkie argumenty legły w gruzach, a tym najważniejszym argumentem, który wypowiedziałem w poprzednim filmie i który wciąż podtrzymuję, jest to: skoro mieliście takie twarde dowody na to, że siostra Łucja została podmieniona, to proszę Was szczerze, odpowiedzcie mi, dlaczego nie zgłosiliście tego do prokuratury, do kongregacji i do osoby, która pracuje przy procesie beatyfikacyjnym siostry Łucji. No skoro mieliście takie twarde dowody, dlaczego tego nie zgłosiliście? Zapraszam Was wszystkich na codzienny różaniec o godzinie 5 rano, który tutaj sobie odmawiamy we wspólnocie kilku tysięcy osób. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Wam, nam, Boże.